No i jesteśmy. Kolejna strażnica przed nami, ciekawe miejsce, ale tym razem nie będzie to średniowieczna strażnica, nie będzie Kazimierza Wielkiego, nie będzie Władysława Opolczyka, zbójców, ukrytych skarbów, szkieletów w piwnicach itd., itd. Tym razem będzie to austriacka strażnica. Jesteśmy w Alverni, w miejscowości Okleśna. Tutaj jest wspaniały most kolejowy, zaraz o nim opowiem więcej. I o co chodzi? Strażnica, którą tutaj widzimy, to jest strażnica austriacka, wybudowana w 1898-99 roku. Jest to typ takiego Wachhausu, czyli takiego budynku fortecznego, który miał za zadanie strzec, pilnować ważnych przepraw kolejowych, mostów, tuneli, punktów komunikacyjnych, logistycznych. Więc historia nieco taka bardziej współczesna, nie średniowieczna, lepiej też znana przez to i udokumentowana. I ta strażnica, takich strażnic tak naprawdę było około 30-40 w Galicji. Odnalazłem taki spis z 1914 roku, wykaz wszystkich tych budynków. Było to założenie o tyle ważne, że wiadomo, mocarstwa przygotowywały się do wojny, zbroiły się, natomiast pewne doświadczenia, które wyciągnięto, czy to z kampanii bałkańskich w XIX wieku, czy też na podstawie wojen brytyjsko-burskich z końca XIX wieku, pokazały, że logistyka, czyli zabezpieczenie linii kolejowych, transportu, też towarów w okresie pokoju, ale przede wszystkim wojska, amunicji, jakichś dostaw, no jest kluczowe. Brytyjczycy dość mocno przegrywali z Burami i dopiero kiedy wzmocnili mosty, przeprawy kolejowe przez rzeki czy tunele, zaczęli odnosić o sukcesy. Tam oczywiście byli obserwatorzy, więc pewne wnioski zostały wyciągnięte. Co więcej o tym miejscu, tutaj została wybudowana linia kolejowa w 1899 roku. Trzebina, Spytkowice, Wadowice, Skawce. I właśnie ten most, który tutaj jest, został wybudowany w 1898 roku, natomiast ten most został zniszczony. On został zniszczony w styczniu 1945 roku przez wycofujące się oddziały Wehrmachtu. Wysadzony po prostu. Natomiast odbudowany najprawdopodobniej w takiej samej formie jak ten oryginalny w 1946 roku. Sam most jest o tyle ciekawy, że jest to most nitowy, takie łączenia są tutaj nitowe, jest bardzo niewiele ich w Polsce, jest to zabytek, on już nie jest używany, tak naprawdę w 2002 roku ustał tutaj ruch kolejowy, w 2018 roku PKP zrobiło takie tutaj kładki, które widzimy, więc można sobie po nim bezpiecznie przejechać rowerem, przechodzić. Teren jest dość fajny mimo tej kiepskiej pogody, bo tutaj jest ścieżka rowerowa, jest po prostu wał wiślany i miejsce takie spacerowe. Natomiast wracając do samej idei zabezpieczenia tych ważnych punktów kolejowych, ta strażnica jest to przykład rozbudowy fortyfikacyjnej Austriaków, czyli monarchii austro-węgierskiej. Natomiast to nie było przeznaczone do działań na pierwszej linii frontu, czyli starć z regularną armią, jakiejś ciężkiej artylerii. Tak naprawdę tego, czego obawiali się Austriacy w tej okresie takiej zbrojenia się, przygotowania do pierwszej wojny, to były zagony rosyjskie. Stąd było niedaleko do granicy z Rosją, z Cesarstwem Rosyjskim, więc tego, czego bali się, czy to w wyniku jakichś działań dywersyjnych, czy w wyniku działań wojennych, jakichś takich zagonów kawalerii, która mogłaby tutaj przyjść, zniszczyć, przerwać ten szlak komunikacyjny. Stąd też podjęto właśnie taki plan budowy tego typu obiektów, żeby zabezpieczać ważne punkty infrastruktury. I tak naprawdę takich strażnic w Galicji było, podobnych budynków było około 30-40, tak jak mówię, ja znalazłem taki wykaz źródłowy, który wszystkie je wyszczególniał. To nie były też mosty, to były też tunele, jakieś ważne przeprawy. Oczywiście ich się dużo nie zachowało, tak naprawdę jest ich tylko kilka ocalałych, o tym opowiem zaraz, a my sobie zaraz podejdziemy i zbadamy ten cudowny obiekt z bliska. Tak? No to będziemy szukać. Dzień dobry! Dzisiaj przyszliśmy do mostu. Fajnie tu jest. Można nawet zobaczyć, jaka piękna jest woda. Ile tam jest ptaków, łabędzie, gęsi,
kaczki. Jest dużo ptaków. Można nawet je zobaczyć. Można. Zaraz do nich pójdziemy. Niedługo. Tym razem nasze poszukiwania historii i tajemnic doprowadziły nas do austriackiej strażnicy kolejowej w Okleśnej. Średniowieczny wygląd konstrukcji przypominającej zameczek zrobił na nas niesamowite wrażenie. Szkoda, że ten zabytek sztuki inżynieryjnej i wojennej przełomu XIX i XX wieku popada w coraz większą ruinę. Za kilka lat może nie być po nim śladu. Dwukondygnacyjny budynek strażnicy wzniesiono z cegieł, przy czym dolną kondygnację obłożono z zewnątrz piaskowcem, co przypomina kamienny fundament. Powyżej nałożono tynk z poziomym boniowaniem. Stropy wykonano w technice Kleina. Na dwóch narożnikach dodano wieże, pozostałe dwa ścięto. Miało to zamaskować obronny charakter budowli. Każde piętro posiadało kilka względnie dużych okien, które wyposażone były w stalowe okiennice oraz kilkanaście otworów strzelniczych. Tak jak w przypadku innych obiektów fortecznych, w pobliżu wartowni kolejowych obowiązywał całkowity do 570 metrów i częściowy od 570 do 1150 metrów zakaz budowania obiektów cywilnych bez zgody władz wojskowych. My jesteśmy z jednej strony, tutaj za mną widać pozostałości. To jest parter tej budowli. Co ciekawe, ona tutaj z tej strony jest obłożona takim murem, to jest piaskowiec. One były upodobniane do zamków, takich zameczków średniowiecznych. Narożne były dwie narożne baszty, dwa inne kąta, rogi ścięte. I to było celowe działanie, bo z jednej strony no, bardzo ładny zabytek architektoniczny, a z drugiej strony no, też jakiś element maskujący, który miał no, wprowadzać jakąś dezinformację tutaj podczas jakichś, nie wiem, działań wojennych czy wywiadowczych, no gdyż wygląda jak po prostu jakiś zameczek, jakaś taka rezydencja. Obrona odbywała się poprzez strzelnice, okna, które tutaj były, w nich oczywiście były płyty pancerne. No tu nie jest łatwo się dostać, natomiast celowo wybraliśmy zimę, bo to miejsce nie dość, że jest trochę ruiną, to no, po prostu jest dość mocno zarośnięte. Ja się postaram tutaj wejść i nie spaść. Okej. No, mówię, górne piętro się niestety zawaliło. To wszystko spadło do środka, natomiast doskonale tutaj widać, jak wyglądał plan tego miejsca. Zarys pomieszczeń. Tak jak mówię, ta część była tutaj ścięta. Dużo okiennic, w których były płyty pancerne. A co ciekawe, że jeszcze były ukryte strzelnice w postaci takich zatynkowanych otworów, które właśnie w czasie pokoju były zamknięte, nie były używane, a w wyniku jakiejś mobilizacji po prostu były wybijane i stanowiły dodatkową obronę. No, po raz kolejny jakaś funkcja maskująca czy odwracająca uwagę. Co ciekawe, ta baszta, to jest tak naprawdę, to jest koponiera, bo to było na poziomie tego górnego piętra, tam jeszcze była pewna taka tyka strzelecka. I to pełniło bardzo fajną funkcję, bo tak naprawdę oczywiście w tym budyneczku mieściło się 25 żołnierzy i jeden oficer według wykazu austriackiego, ale oczywiście no, oni nie cały czas byli zmobilizowani, spali, odpoczywali, robili jakieś inne rzeczy, a tutaj była taka trochę wartownia, gdyż to umożliwiało obronę bliską, flankowanie tutaj muru. No oraz oczywiście wzniecenie jakiegoś alarmu, prawda, w wyniku podejścia tutaj tych zagonów rosyjskich czy jakichś dywersantów. Bardzo fajne miejsce. Co ciekawe, tak jak mówię, to nie była odporność taka jak fortów austriackich, chociażby w twierdzy Kraków czy Przemyśl, gdyż to było przeznaczone tylko do walk z tymi zagonami czy jakimiś partyzantami. Taka właśnie forma partyzancka. Monarchia przewidziała, że to ma wytrzymać ostrzał takich tak zwanych armat górskich, czyli takich, które kawaleria może ze sobą po prostu zabrać. Sklepienie to jest bardzo ciekawe.
to jest tak zwane sklepienie Kleina, czyli takie lekko okrągłe, półkoliste, ze wzmocnioną belką stalową, która tutaj idzie. Tu się to fajnie zachowało. I tak naprawdę cały ten strop, który tutaj się zawalił, był w ten sposób skonstruowany. A tutaj bardzo fajna rzecz, zachowana okiennica, czy strzelnica stalowa, oryginalna austriacka. Co jest dość nietypowe, że żadni złomiarze tutaj tego nie wycięli, nie zabrali. No i możemy zobaczyć, jak tutaj wyglądał widoczek stąd. Oczywiście nasz piękny most tam. No i tutaj wspomniana ścieżka rowerowa na Wale. Także całkiem fajne miejsce i eksploracja, ale jest jeszcze dół, na który sobie zaraz zejdę i pokażę wam więcej. No trochę stromo. Hej, jesteśmy na wycieczce, gdzie jest most. I pokazać wam ten most. Tylko. Ja idę teraz po tole. Zobaczcie jak. No i też kamyczki są tu. Jeden taki bielutki jest. I taki. Wygląda jak to pies. A jeden taki bielutki. No. I idziemy po moście. Tak. Most. No. I wiecie jak? No, tu popatrzcie, jakie są łabędzie. Tu popatrzcie, jakie są łabędzie. Tu popatrzcie na most. Tak. A tam jest takie wejście. Odwiedzając ten zabytkowy kompleks, warto pamiętać, że Rosjanie podczas Wielkiej Wojny nawet w te okolice nie podeszli. Przez co obiekt niewykorzystany opustoszał w następnych dziesięcioleciach i popadł w ruinę, której to relikty możemy dziś oglądać. Jest to niemy świadek naszej historii, sięgający czasów zaboru. Most kolejowy w Okleśnej to most na Wiśle, łączący Okleśną z miejscem w powiecie wadowickim. Leży na trasie linii kolejowej nr 103, łączącej stację Trzebinia ze stacją Wadowice. Oryginalny most został zbudowany w 1899 roku, kiedy powstała linia kolejowa w Galicji. Zniszczony przez Niemców w 1945 roku i odbudowany rok później. Co ciekawe, most został też wysadzony po raz drugi, 18 listopada 2018 roku. Na szczęście tylko na potrzeby filmu Legiony w reżyserii Macieja Pawlickiego. Konstrukcji nic się nie stało i nadal jest atrakcją okolicy. Ja teraz jestem na dole tej konstrukcji, tej strażnicy, tego Wachhausa. Dalej już nie przejdę, bo po prostu to jest wszystko strasznie zarośnięte. Ale jesteśmy dokładnie w miejscu podstawy tego, tu jest, gdzie jest ten mur oporowy z tego piaskowca. U podnóża tej jednej z tych wieżyczek, tych koponier. Ale mówię, tu jest po prostu chaszcze nie do przejścia, więc nie wchodzę dalej. A propos tych chaszcz, to właśnie mi się przypomniało, że tak naprawdę dodatkowym wzmocnieniem tego typu obiektów, tak jak i fortów, było to, że wokół była jakaś krata forteczna, czyli takie po prostu ogrodzenie uniemożliwiające podejście bezpośrednio. Były też zasieki uniemożliwiające atak piechoty, czy szturm bezpośredni na tego typu obiekt. Ale co ciekawe, Austriacy byli też mistrzami adoptowania zieleni na potrzeby militarne. I z jednej strony taka zieleń, drzewa, jakieś krzaki, roślinność pomagały maskowaniu obiektów militarnych, głównie fortów, ale także wykorzystywali jako naturalne zasieki wszelkiego rodzaju kolczaste krzewy, na przykład krzewy dzikiej róży czy jakieś inne. Nie znam się, nie jestem botanikiem, ale do tej pory nawet w fortach krakowskich czy w Przemyślu gdzieś ta szata roślinna pozostała i dalej jest to trudne do przejścia. No ja mówię, nie sądzę, że akurat to, no może chyba, że jakieś samosiejki, ale taka fajna ciekawostka, że bardzo, bardzo improwizowali. I tak jak mówię, tu się wchodzi.
tu kiedyś było wejście. Tak naprawdę nie znalazłem dużo dokumentów związanych z... Ach, muszę się zgłosić. Tak, jestem, już kończę nagrywać. I dużo dokumentów związanych z historią tej strażnicy. No wiem, że ona na pewno nie walczyła, tak naprawdę tylko ci Niemcy tutaj byli, którzy wysadzili ten most. Natomiast istnieje bliźniacza strażnica w Trynczy. To jest jedna z tych trzech opuk oprócz Okoleśnej zachowanych. Druga jest jeszcze w Tarnowie. Ona jest ciutkę inna, ale konstrukcja była mniej więcej, założenia były takie same. Natomiast ta w Trynczy jest niemalże bliźniacza. Ja wrzucę zdjęcia, które się pewno tutaj gdzieś zaraz pojawią, jak ona wyglądała. To jest też fajne miejsce, bo zostało odrestaurowane, ona nie była tak bardzo zniszczona. I nawet na stronie tej strażnicy można sobie zrobić spacer wirtualny, pochodzić po prostu, poklikać zdjęcia 360 stopni i poczuć się, jak to wyglądało. Także posłużę się powiedzmy analogią tej strażnicy, bo dużych różnic nie było. Największa różnica między Trynczą a Okoleśną jest taka, że tu wchodziło się jakby z parteru, czyli tutaj były wielkie stalowe drzwi, a w Trynczy po prostu schodki, które prowadziły na piętro pierwsze. Dobra, idziemy dalej. No tutaj jest rumowisko, dużo jest zawalonych rzeczy. Natomiast daje nam to jakieś wyobrażenie o tego typu obiekcie. Tak jak mówiłem, 25 szeregowców stacjonowało, plus jeden oficer. I na parterze, i na tym piętrze górnym, które się zawaliło, no teraz prawdopodobnie głową w sufit walił. Było dwa duże pomieszczenia, około 10 osób, to była sypialnia załogi. Oficer miał osobne pomieszczenie, oprócz tego kuchnia, latryna, studnia, czy jakaś cysterna. Pomieszczenie telefoniczne, to jest ważne, one musiały mieć kontakt, łączność z centralą, czy po prostu alarmować, jeśli by jakieś oddziały wojska tutaj podeszły. Także całkiem fajne miejsce, a tutaj właśnie wchodzimy do podstawy tej koponiery, to też się fajnie zachowało. A tutaj jest o tyle fajnie, że tak jak mówiłem, złomiarze nie wykradli, zachowały się oryginalne stalowe, co jest za rzadkością, nawet w fortach austriackich dzisiaj stalowe okiennice. To najczęściej padało podczas wszelkiego rodzaju rozbiórek, padało łupem. No, czy było przetapiane na metal, czy po prostu złomiarze robili swoje. I tutaj jest pokazany doskonały charakter obronny tego, czyli flankująca basteja, wieża, koponiera z tymi strzelnicami, które miały chronić przed pola. To prawdopodobnie było coś większego stało. I na broń jakieś karabiny, żeby bronić po prostu podejścia pod sam mur. No i tak jak mówiłem, tutaj ten strop tego klejna, czyli taki lekko półokrągły z tymi mocnymi pancernymi wzmocnieniami. Także postaram się nie uderzyć głową, ale jest to w moim wypadku zawsze bardzo ciężkie. I chodźmy dalej, zobaczymy, co tu jeszcze można zobaczyć. No mówię, tak naprawdę fajne miejsce, bo popada w ruinę i pewno czas zrobi swoje i niedługo zniknie. Nie ma żadnych planów restauracji tego. Można by to w formie takiej trwałej ruinki zachować. No ale trudno. No i tutaj dalsze pomieszczenia mniejsze. Być może właśnie jakaś kuchnia, latryna. Tam była ta druga wieża. Ona jest zawalona. Ale podstawa się zachowała. Prawdopodobnie gdzieś tutaj w środku biegła kratka schodowa właśnie na piętro. Czyli to piętro, gdzie byliśmy tam w tej koponierze. I też było wyjście na dach, bo jak mówiłem, tam była taka tyka strzelecka, która po prostu też umożliwiała tym obrońcom wyjście na dach i prowadzenie ognia bezpośrednio z góry. Co ciekawe, bardzo fajne rozwiązanie, dach pochylony pod kątem 5 stopni, żeby woda samoistnie ściekała do rynien. Tyle mi się udało właśnie na podstawie tej Trynczy znaleźć informacji, bo mówię, no praktycznie bliźniacze strażnice. No. O kurczę. Ciężko. Także dalej nie będę się przez te chaszcze przedzierał. Stąd wydaje mi się, że tak jest doskonały widok, jak to wyglądało. Nieduży obiekt, tak jak mówię. Przeznaczony głównie do odpierania ataków jakiejś kawalerii, jakichś zagonów, czy partyzantów, dzisiaj byśmy ich nazwali, czy terrorystów, którzy chcieli wysadzać
czy przerywać te szlaki komunikacyjne. Ale ciekawa historia, taka trochę nieznana. Dużo się mówi o twierdzy Kraków, twierdzy Przemyśl, o tych pierścieniach. A tutaj mówię 1898-1899 rok, czy tak naprawdę okres intensywnej rozbudowy twierdzy Kraków. Powstaje nam taki fajny zameczek średniowieczny, dość piękny. Ale mówię, no miejsce ciężkie do penetracji czy eksploracji, bo w lecie to tutaj w ogóle chyba się nie da wejść, bo jest tak zarośnięte, także przyjechaliśmy zimą. No i widzimy tutaj duża okiennica, prawdopodobnie też wzmacniana płytą pancerną, czy jakimiś okiennicami pancernymi, i stąd prowadzono ostrzał. Tu jeszcze zachowane drewniane elementy zewnętrzne, a tam w środku, mówię, tam w środku była pancerna okiennica. Także tyle z tego fajnego, ciekawego miejsca, takiego, mówię, trochę nieznanego. Mnie zawsze kręcą takie miejsca trochę na uboczu, trochę mniej znane, gdzie trzeba pokopać, poszperać na temat historii, źródeł. Jest kilka fajnych monografii na temat samych strażnic, natomiast akurat nie ma żadnej poświęconej tej, przynajmniej ja się nie wykopałem. Ale ten most zrobi klimat. Pewno już widzieliście zdjęcia z góry. Na koniec też coś będzie, bo fajnie to wszystko wygląda. Tutaj ta wyspa robi robotę. Natomiast jest straszny wiatr, także dron świrował. Udało się zrobić wszystkiego, co chciałem, ale myślę, że też będzie fajnie. Także tyle. Żegnam się z tego miejsca. Rodzina już udała się do samochodu, bo jest zimno, wiatr. No i uciekamy stąd. Na razie. Obiecujesz jeszcze chwilę, nie? Chwila! Jesteśmy! Mama nie pozwala wchodzić samej. Zobacz, ile tam ptaszków. Zobaczymy, jakie wielkie zrobię. Teraz już muszę wracać. To udanego wszystkiego. Niedługo się pożegnamy. Ja zobaczyłam za uwodę. Pa, pa. Do widzenia.